Cześć! Witam Was już w czwartym odcinku na kanale WeGames. Z tej strony znowu Wiktor. Zapraszam na ten odcinek. Wczytujemy sobie naszą grę. W poprzednim odcinku mówiłem, że będziemy jeździć tym nowym autobusem Citaro przegubowym, więc dzisiaj sobie nim pojedziemy. Tylko muszę zobaczyć, gdzieś on tu jeździ w ogóle. On chyba siedzi w garażu póki co. No to dobra. Jeździliśmy. Ja sobie tak doszedłem do wniosku, że ten autobus prawdopodobnie dostaliśmy za misje, które wykonywaliśmy. O, chodziło mi o ten autobus Citaro G. No i teraz tak. Może najpierw sobie go przydzielimy do jakiejś trasy. Teraz tak. Mamy trasę 3. W sumie na trasie 3 żaden autobus tam nie jeździ. A nie, jeździ nam. Sprawdzimy sobie, na jakiej trasie żaden autobus nie jeździ. O, na trasie 2, więc sobie go tutaj przydzielimy do tej trasy i będzie tam sobie kursował. No i teraz tak, możemy sobie pojechać. W sumie stworzymy sobie jakąś trasę. Tu mamy jeszcze zablokowane. No nie, póki co to mamy te dzielnice. Więc je sobie jakoś tak tutaj połączymy trochę. O, na przykład stworzymy sobie takie tutaj tędy. No, jakoś tak. O, tutaj sobie będziemy. Albo w sumie nie, tu. I tu sobie będziemy kończyć naszą trasę. I to będzie trasa 4. I teraz tak. Zastosowujemy zmiany. Automatyczny przydział autobusu sobie zrobimy. I sobie przejedziemy tym autobusem teraz tą naszą nową trasą. O, nawet tutaj mamy zadania, bo w sumie sobie nie patrzyliśmy na to. Przydziel autobus Citaro G do sieci tras, by zwiększyć swoje dochody. Jeźdź dowolną trasą, dopóki nie osiągniesz dnia wypłaty. No to jedziemy sobie czwórką tym Citaro. I rozpocznij trasę mimo to. Więc sobie wsiadamy do naszego autobusu. Zamykamy drzwi. I jedziemy dalej. Sobie tutaj ich trochę przepuścimy. No i jedziemy sobie. W ogóle jak ten autobus wygląda z zewnątrz? Kurde, bym gdzieś tu wjechał. No z zewnątrz wygląda tak. Bardzo podobnie do tego Citaro K, którym poprzednio jechaliśmy. On po prostu nie był przegubowy. No i tak, w dzisiejszym odcinku jeszcze spróbujemy sobie kupić jakiś autobus. Jak nas będzie na niego stać w ogóle. No więc dobra, jedziemy na początkowy przystanek tej trasy. Mamy jeszcze minutę 16, czy tam 15 już, więc widzimy się za chwilę po klaśnięciu moich dłoni standardowo w każdym odcinku. Więc no i dobra, już tutaj jesteśmy w miarę blisko. Mamy co prawda 10 sekund spóźnienia, ale to nic, bo już za chwilę dojedziemy do naszego przystanku. No i tutaj mamy salon autobusowy, więc w sumie to jak przejedziemy się tą trasą, to pójdziemy sobie do tego salonu i kupimy nowy autobus. Otwieramy drzwi.
Pasażerowie wsiadają. No i proszę bardzo. No i nasz dzień wypłaty. No trochę tutaj zarobiliśmy w sumie. Zamkniemy drzwi. Aha, okej. Pasażer nam blokuje, więc musimy je zamknąć. Ja tutaj wiem, że nam coś mówią te osoby, ale na pewno dowiemy się z zadań, o co tu chodzi. No i teraz tak. Utwórz idealnie zrównoważoną trasę pomiędzy Oakwood, West Oakwood i Hinlanger Park. Okej. No to w sumie sobie przejedziemy się i tak będziemy tworzyć nową trasę. No ja niepotrzebnie ją stworzyłem w sumie. Zapotrzebowanie. Aha, i teraz tak, musimy na najbardziej zapotrzebowanych przystankach. Aha. Okej, więc mamy tak, West Oakwood. Tutaj mamy Oakwood i co jeszcze? Hillranger Park. No i to są właściwie wszystkie te dzielnice i teraz tak. Okej, więc musimy ją trochę ten. W sumie. Aha, ten przystanek nie może obsługiwać większej liczby tras. No i okej. Zastosowujemy zmiany, automatycznie przydzielamy autobusy i teraz tak. Osiągnij 9 wypłaty. Okej, czyli teraz będziemy sobie jechać piątą trasą. No, oczywiście tym Mercedesem. Aha, okej, ktoś nas tutaj spał. Otworzymy drzwi, żeby sobie ktoś wyszedł stąd i sobie na przykład zmienimy napis. Standardowo napiszemy Vic Games. No i odjeżdżamy. No i dobra, jeszcze raz moje magiczne klaśnięcie spowoduje, że się przeteleportujemy do następnego miejsca naszej wycieczki, bo nie będę was zanudzał jazdą tutaj. No dobra, 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 dobra. Faktem nie jesteśmy jeszcze przy początkowym przystanku, ale jakiś pasażer zaczął nam słuchać głośnej muzyki. Oj, przykro mi, dobra, bo ja sobie tak w ogóle włączyłem napisy, co oni mówią sobie w lewym dolnym rogu. Widzicie teraz, co oni tam... No, żeby po prostu sobie tłumaczyć, nie? Co oni tam gadają. Bo w sumie to mam wyłączone dialogi, więc chociaż mam napisy włączone, żeby czytać sobie, nie? Co oni tam gadają. No i teraz tak. Podjeżdżamy na przystanek. No i jest pierwszy przystanek. Otwieramy drzwiczki i osoby nam wsiadają. Zamkniemy je sobie teraz i odjeżdżamy. No i co? Jedziemy dalej. Okej, próg zwalniający. Skręcamy w prawo. No i teraz skręcamy w lewo. I uważamy tutaj na pieszych, ponieważ oni tutaj lubią przechodzić. Dobra, skręcamy w prawo. I otwieramy drzwi. To świetna trasa. Restauracje w Chinatown jeszcze nigdy nie miały takich obrotów.
Okej. I teraz tak. Odblokowaliśmy teraz reklamę. Aha, czyli sobie możemy jakąś reklamę dać na nasz autobus. No to w sumie... w sumie sobie zareklamujemy tutaj jakieś coś, co tutaj mamy na tym, w tę reklamę, co tam odblokowaliśmy. No i po prostu będziemy zarabiać trochę na tych reklamach. Jeźdź do lakierni i wyposaż swój autobus w reklamę Chinatown. Okej. No to po skończeniu tej trasy, bo właściwie zostały nam dwa przystanki, pojedziemy sobie jeszcze tym autobusem do lakierni szybciutko i zamontujemy tam nową reklamę, która będzie się nazywać Chinatown. Dobra, lecimy. Jadąc dalej na następny przystanek. Dobra, teraz sobie skręcamy. Dobra, skręcamy w lewo. A teraz będziemy skręcać w prawo. Dalej jedź. No, nareszcie pojechał, więc sobie tak skręcamy. Otwieramy drzwi. I za chwilę dojedziemy na ostatni przystanek tej trasy, oczywiście. Zamykamy drzwi i odjeżdżamy. I dojeżdżamy do ostatniego przystanku tej trasy, czyli Hinglanger Park Hotel. Jak mówię coś niepoprawnie, to sorry, ale, ale po prostu mówię niepoprawnie czasami. Dobra, otwieramy drzwi. Aha, ktoś tutaj chrapie na tyłach autobusu, więc tak, ten pasażer sobie wysiądzie i opuszczamy autobus i przytrzymujemy, żeby sobie po prostu zakończyć trasę. I teraz w sumie mamy swobodną trasę włączoną, więc jedziemy sobie do... Aha, lakiernia jest idealnie na wprost nas tutaj. W lewym górnym rogu, jak widzimy, tu mamy znak ogromny, więc sobie podjeżdżamy pod budynek lakierni, otwierają nam się wrota na cudowne lakierni i teraz hamulec ręczny, już zapamiętałem, tylko że aha, musimy się trochę cofnąć, żeby się zaczęło malować. No i dobra. No reklamy, oczywiście reklama i będziemy dostawać 1000 tej waluty w tej grze za dzień wypłaty. No dobra. Tak, kupujemy to. No i co to jest za reklama? No takie sushi trochę, takie ten. No i okej. A dobra, wyłączamy ręczny. No i jedziemy sobie do przodu. No i co ja teraz...
trochę tak słabo będzie, jak pojeżdżę tym autobusem tylko tam dwa przystanki, co nie, więc teraz sobie pojedziemy, w sumie to osiągnie dzień wypłaty jadąc autobusem Chinatown na trasie pomiędzy... Aha, okej, okay, czyli jeszcze raz musimy przejechać się tym autobusem, no to idealnie po prostu się przejedziemy, bo akurat chciałem się przejechać, nie? Więc jedziemy na następny przystanek tej trasy. Pamiętajcie, w tym odcinku kupimy jeszcze nowy autobus. No i dobra. Zatrzymujemy się, otwieramy drzwi. Zła pozycja zatrzymania. Czy to jest zła pozycja zatrzymania? Proszę mi powiedzieć, czy ja zaparkowałem krzywo? No trochę tak, ale nie za dużo. No i dobra. Jedziemy dalej. Jedziemy jeszcze raz tą samą trasą w sumie. A, w tym czasie jak jedziemy, to chciałbym wam powiedzieć parę rzeczy. Na pewno jedna z nich jest... Aha, dobra. Na pewno jedna z nich jest taka, że nie skręciłem w jedną ulicę, w którą miałem skręcić, ale to się nic nie stało, bo mogę skręcić trochę później. Na pewno chciałbym wam powiedzieć, że jeżeli film wam się spodobał, to zostawcie łapkę w górę, jeżeli nie, to w dół. Jak macie propozycje na jakiś inny odcinek, to napiszcie komentarz, bo tych komentarzy pod filmami jest dosyć mało. Więc w sumie, jak chciałbyś coś powiedzieć, na przykład o czym miałbym zrobić następny odcinek, coś chciałbyś poprawić, co powiedziałem na filmie, napisz właśnie to w komentarzu. Kreatywne komentarze oznaczę serduszkiem. Jeżeli chcesz być na bieżąco z moimi filmami, naciśnij guzik subskrypcji i dzwoneczek. Dobra. Dobra, trochę się rozgadałem, a tu my już byliśmy na następnym przystanku. Dobra. No, dobra, jedź. Halo? No dobra. W takim razie mnie przypuszczasz, więc sobie jadę. Tak w ogóle to chciałem wam powiedzieć, że pomiędzy północą a czwartą nad ranem nie jeżdżą żadne autobusy, więc mamy póki co, tutaj jak patrzę na zegar, 22:53, więc jeszcze godzinka i będą, godzinkę będą nam jeszcze jeździły autobusy po prostu. A później już nie będą jeździły i będziemy musieli skorzystać po prostu ze skoku czasoprzestrzennego do 4 godziny. I będziemy na następnym przystanku, to sobie też bilety sprawdzimy w sumie. Zobaczymy, czy ktoś tam ma ważny, czy ktoś ma nieważny, czy ktoś ma coś innego w ogóle jeszcze. I dobra, skręcamy w lewo. Widzisz, nie, bo najpierw jeszcze autobusu przejedzie. A nie, w sumie, bo mamy czerwone, to nie ten. Ktoś słucha muzyki. Bardzo ciekawej muzyki zresztą. Ale cóż, niestety ten. Skręcamy w lewo po prostu. Naprawdę jest tak głośno? No nie, ale no... ja na przykład mam ściszony dźwięk, więc... dla mnie jest cicho, ale... dobra, w
sumie, czego ja tutaj się doszukuję, jakiś, nie wiem, tego, co tam mi napisy piszą w lewym dolnym rogu. Przystanek jest gotowy do ulepszenia. W sumie to właściwie nie zwracam uwagi na te napisy, co tutaj są. Aha, pani blokuje drzwi, to dobra. A, chciałbym wam powiedzieć, że poziom przystanku decyduje o tym, ile tras można na niego przydzielić jednocześnie. No i teraz jedziemy na ostatni przystanek i dostaniemy... dostaniemy punkt. W sensie, no chyba tak, dostaniemy punkt. Jeżeli oczywiście na tym przystanku dostaniemy dzień wypłaty, osiągniemy. Nie, no jeszcze nam trochę brakuje do dnia wypłaty. No to dobra, to się jeszcze przejedziemy jeden przystanek, osiągniemy dzień wypłaty i zaliczymy główne zadanie. Zamykamy drzwi. I lecimy dalej na następny przystanek. No, za chwilę będziemy na tym przystanku i osiągniemy dzień wypłaty. Dobra, czekamy na czerwonym. Jedziemy. No i już za chwilę będziemy na tym przystanku, bo już tutaj widzę na minimapce, że już za chwileczkę, już za momencik. Aha, dobra. Jedna osoba przechodziła przed chwilą na pasach i jej nie zauważyłem tak zbytnio. No i dobra. Wjeżdżamy na ten przystanek. No i otwieramy drzwi. Przystanek jest gotowy do ulepszenia. Można to zrobić poprzez ekran mapy. Wow, aż o dwa poziomy. No dobra. Ale czemu mi... Aha, dobra, mi się koła jakoś tak dziwnie... Coś się koła przestawiły. Taki mały szczegół zauważyłem. No i co? Jeszcze nie osiągnęliśmy dnia wypłaty? Naprawdę? Mam nadzieję, że na następnym przystanku to osiągniemy chociaż. Czy dzień wypłaty się osiągało na końcu trasy w sumie? Zapomniałem. Czemu w ogóle uderzyłem w próg zwalniający? I tak w ogóle to była aktualizacja do tej gry, która dodaje mody. W sumie to mogę zrobić odcinek z jakichś tam modów, ale co patrzyłem, póki co to tam nie ma jakichś takich ciekawych modów do tej gry. No i no w sumie dali tam mody, to jest fajne akurat, że tam można jakieś modyfikacje tworzyć do tej gry, natomiast zrobili tak, że połowa gry się stała na przykład anglojęzyczna, nie? Połowa jest po polsku, a połowa jest po angielsku. Ale pewnie poprawią to w następnej aktualizacji. No dobra, ale czekamy na to zielone i już się zrobiło. Nie jedziemy. Dobra, piesi przychodzą. Dobra, idźcie sobie na spokojnie. I jedziemy dalej. Skręcamy. No i się zatrzymujemy. No i dobra, mamy dzień wypłaty. Ukończyliśmy zadania, w sumie to zarobiliśmy. Nie, no zarobiliśmy, dużo dosyć. To były czasy, gratulacje, udało ci się odblokować. O tak, dobra, ja rozumiem. Odblokowaliśmy nową mapę. No to następny odcinek oczywiście będzie z tej nowej mapy. Jeden z pasażerów słucha głośnej muzyki? No problem. Więc teraz tak, otwieramy menu mapy.
Okej, okay, nowa trasa. Trasa 3. Edytuj. I teraz tak, wybierz godzinę szczytu, by wyświetlić czas wzmożonej aktywności przystanków. Wybierz godzinę szczytu, by... Tutaj jest... A, dobra, nie zauważyłem. Okej. Okay. Teraz tak, z każdym przystankiem wiążą się określone godziny szczytu. By stworzyć trasę, która najwięcej zysku przynosi nocą, uwzględnij w niej większość przystanków, w których wzmożona aktywność przypada godziny nocne. Czyli, aha, okej. Dobra, trochę tak zrobiliśmy naokoło, no ale dobra. Automatycznie przyjdzie autobusów, no i teraz sobie dam, tak będzie jeździć. No ale cóż, no obiecałem przejedź trasę pomiędzy godziną 19 i 4. No, dobra. Więc w sumie to się możemy teraz przyjechać. Chociaż jest teraz pomiędzy 19 i 4, więc jak dokończymy tą trasę, ja nie wiem, który już raz jedziemy tą trasą, ale po prostu proszę używać kierunkowskazu, dobrze? A ja nie używałem, w sensie, dobra. Nie wiem, który raz już jedziemy tą trasą, ale naprawdę... W sumie to, czy to zadanie jest aż takie istotne? No w sumie, jak mówiłem w poprzednim odcinku, ten kanał, w tym kanale robimy różne zadania głównie, więc w sumie to tak ten. Kurde, walnę w niego. Ajajaj. Dobra, ale straciliśmy tylko 145 tej waluty, która jest w grze. Jak wiecie, co to za waluta, napiszcie w komentarzu. Dobra, ale jedziemy, bo teraz to my stoimy tutaj. Sygnalizujemy, że skręcamy w lewo. A szczerze mówiąc, to jak nam jeszcze nie zaliczy tego, że przejechaliśmy trasę pomiędzy godziną 19 i 14. Jeżeli pokaże nam, że nie przejechaliśmy, albo nam nie zaliczy tego po prostu, no to jedziemy po prostu ten autobus kupić nowy, a najwyżej w następnym odcinku tą trasą przejedziemy. No i jedziemy dalej. Ostatni przystanek nam został. No już jesteśmy. I co? Zaliczyło nam, czy nie zaliczyło nam? Jest, zaliczyło, dobra. Odblokowane dzielnice Gold Island. Odblokowano przystanek Transit Terminal. Okej, okay, dobra. Odblokowano reklamę. Ej, no to w sumie to tutaj dużo odblokowaliśmy. Dobra, ale teraz tak. W sumie to przytrzymamy C, bo ja już nie chcę jeszcze raz jechać tą trasą, więc przytrzymujemy C, wychodzimy z autobusu, klikamy tab, przenosimy się, co to jest? Co to jest? Pojeźdź trasą 4 autobusem typu nagroda, kolor. Nie, no w sumie po co? Co są, tutaj są takie misje? No w sumie nie. Teraz obiecałem w tym odcinku, żeby kupić nowy autobus, więc kupimy nowy autobus. Bo ten odcinek już trochę długo trwa. I teraz tak, jakie tutaj mamy autobusy? No w sumie to tutaj jakiś mamy. To możemy zakupić sobie co wy na to, żeby zakupić o takiego mana na przykład? O, i mamy takiego mana fajnego. Dobra.
A w następnym odcinku nim będziemy jeździć. W sensie najpierw go musimy kupić, więc to jeszcze w tym odcinku zrobimy. Jedziemy nim. No i dobra, dokonujemy zakupu. Jak on wygląda? Tak, tak, tak. Zobaczymy w ogóle, jak on wygląda. Wow, w sensie taki ładny, nowoczesny. Okej. Wyjeżdżamy z przystanku. W sensie nie z przystanku, tylko z salonu. I co? Tym autobusem będziemy jeździć w następnym odcinku. No i ja się z wami żegnam. Do zobaczenia. Nie zapomnijcie zostawić łapki w górę, jeżeli się wam film podobał. Jeżeli nie, to w dół. Subskrypcję z dzwoneczkiem, żeby być na bieżąco z moimi filmami. No i napisać komentarz, jeżeli macie jakieś uwagi do moich filmów. Ja się z wami żegnam. Na razie. Cześć.